Cześć, witajcie w takim nietypowym filmiku, ponieważ dzisiaj chciałbym Wam przedstawić dwa sekretne przedmioty, które znalazłem w plikach gry Minecraft. Są to skrzynie świąteczne, czyli pojedyncza skrzynka oraz podwójna oraz narty. Z tym, że w grze na razie możemy uzyskać tylko skrzynie, i w tym filmiku pokażę Wam, jak to dokładnie zrobić. Czyli pod koniec filmiku będzie poradnik, jak te, jak te obrazki, już, jak te przedmioty już wgrać w grę. Są to przedmioty nawiązujące do świąt, zbliżających się świąt, i z tego co wyczytałem, zostaną one dodane 25 grudnia. Czyli tutaj taka skrzynka działa zupełnie jak zwykła skrzynka. Jedyne co zmieniony, co jest w, nie, w niej zmienione to jest jej wygląd podwójna i pojedyncza. Podwójna trochę ma inny kolor. I drugim przedmiotem są narty. Nie wiem, czy te narty będziemy mogli użyć jako środek transportu, czy będziemy mogli na przykład szybciej schodzić z gór, albo coś w tym stylu, ale w każdym razie są już w plikach gry. Wyglądają one tak na obrazku. Oczywiście one będą w pewien sposób złożone, ale tego, jak one będą, tego nikt nie wie. I to generalnie ten sekret, ten taki Easter egg, który chciałbym wam przedstawić. I teraz jeszcze będzie szybki poradnik, jak wgrać już te nowe skrzynki do waszej obecnej wersji Minecraft. Kury przepraszam za ten mały bałaganik. A więc, na samym początku musimy dostać się do folderu z Minecraftem. W tym celu wpisujemy w starcie polecenie %appdata% W systemie Windows innym niż Windows 7 trzeba będzie chyba kliknąć uruchom. Klikamy Enter. Teraz wyszukujemy folderu .minecraft oraz otwieramy go, a następnie otwieramy folder .bin. Teraz znajdziemy tutaj taki plik Minecraft z rozszerzeniem jar. Należy go otworzyć za pomocą jakiegoś archiwizera, na przykład WinRAR lub 7zip. Ja w tym przypadku użyję WinRARA, czyli otwórz za pomocą WinRAR. Teraz w tym co nam się otworzy, wyszukujemy folderu item. Otwieramy go i jesteśmy w folderze docelowym. Tutaj znajdują się właśnie te. Pliki, o których mówiłem, te sekretne easter eggi, czyli nasza świąteczna skrzynka. Narty. Mamy tutaj także plik o nazwie Xport. Nie wiem, czy to jest też związane ze świętami, bo też ma X w nazwie, ale w każdym razie są to jakieś, chyba jakiś efekt. No zobaczymy, czy dodadzą to w następnej wersji. Może jak wiecie, co to jest, to możecie napisać. W każdym razie, jeżeli chcemy teraz podmienić zwykłą skrzynkę, za tą świąteczną. Jedyne co musimy zrobić, to usunąć te zwykłe skrzynki, czyli plik Chest chest.png oraz plik yy, dużej skrzynki, czyli large chest.png. Usuwamy oba pliki, a następnie podmieniamy nazwy tych plików świątecznych. Czyli jeżeli mamy tą dużą skrzynkę, to zmieniamy jej nazwę na large chest, bez tego xmes, czyli usuwamy po prostu z tego xmes i tutaj akurat popełniłem błąd, bo jest large bez e. Czyli, jak popełniłem błąd, to poprawiamy i mamy large chest, czyli teraz mamy taką nazwę jak miał tamten plik. To samo robimy z, z tą małą skrzynką. Po prostu stu, usuwamy z jej nazwy Xmes, czyli zostawiamy samo chest. I na tym polega cała magia. Teraz możemy wyłączyć wszystko i sprawdzić, czy zmiany zadziałały. I napiszcie też w komentarzach, co, są, co, co sądzicie o tych easter eggach. Co sądzicie o ich dodaniu? Jak widzimy wszystko działa, mamy nasze nowe świąteczne skrzynie I to by był właśnie ten sekret, który chciałbym, chciałem Wam pokazać Mam nadzieję, że ma się spodobał Myślę, że większość o tym nie wiedziało I dlatego właśnie zrobiłem ten filmik Jeżeli spodobał Wam się taki filmik i chcecie może w przyszłości więcej takich, to dajcie łapkę w górę I dodajcie filmik do ulubionych I oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej różnych filmów z Minecrafta To na tyle Mam nadzieję, że wam się spodobał ten mały sekret. Zapraszam na kanał tych, co chcą więcej Minecrafta. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Ja nazywam się Patryk. Życzę miłej gry i pozdrawiam.